Witam Państwa. Chciałbym powiedzieć dziś o rzeczy dla mnie oczywistej, jednak wydaje mi się, że nie dla wszystkich jest to sprawa oczywista i chodzi o rozliczenie kosztów wody w mieszkaniach w Polsce. Otóż, jakby z moich doświadczeń i z tego researchu, który, który też zrobiłem, Wynika, że tak naprawdę na całym świecie są dwa modele rozliczeń kosztu wody. I w zasadzie oba są oparte na rzetelnych informacjach. Natomiast to, w jaki sposób jest to wtórnie rozliczane, w Polsce budzi moje właśnie zaskoczenie. Czyli mamy. Dwie sytuacje. Koszt wody, do, do swoich jakby przemyśleń też przyjąłem pewne ogólne założenia. One oczywiście mogą się różnić dla różnych regionów w Polsce, ale no takie załóżmy statystyczne średnie czyli koszt wody i ścieków na poziomie 10-11 zł za, za metr sześcienny. I około 35 metrów sześciennych statystycznie Polak zużywa rocznie. Czyli mówimy tak naprawdę o koszcie rzędu 300 zł na osobę rocznie. Czyli około tam nawet nie 30 zł miesięcznie. Dużo, mało. To już jakby kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Natomiast w mojej ocenie jest to koszt niewielki w skali miesiąca w utrzymaniu, w, jakby w, w sumie kosztów utrzymania nieruchomości. Natomiast dziwi mnie, dlaczego nie jest to rozliczane tak, jak być powinno. Czyli na całym świecie mamy dwa, dwa typy rozliczenia. Jeden jest oparty na tym, że firma wodociągowa, dostawca, montuje licznik wody. I nie ma to znaczenia, czy jest to dom, czy jest to mieszkanie. I wtedy dostaje się po prostu rozliczenie z firmy wodociągowej. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że firma wodociągowa podlega pod specjalne regulacje musi używać urządzeń pomiarowych zgodnie z, zgodnie z przepisami prawa i tak dalej. Drugi, drugi, jakby sposób rozliczania jest taki, że w ogóle się tej wody po prostu dla budynku dużego, typu jakiś wieżowiec, blok, w ogóle się go jakby nie rozlicza. To znaczy, jest on koszt tak niski, że a jakby rozliczanie jego jest na tyle skomplikowane, że jakby w ogóle w danym wieżowcu nie ma indywidualnych liczników wody bardzo często i jest tego kilka powodów. Po pierwsze woda też służy do różnego typu tam podlewania części wspólnych i tak dalej. Wielu budynków posiada Jakąś tam fontannę swoją, wiele posiada baseny, więc w basenach wodę trzeba wymieniać, więc jakby mija się to z celem, a dodatkowo jeszcze raz, jeżeli się podzieli to na, na ilość apartamentów w danym wieżowcu i na fakt, że jedne osoby mieszkają, nie wiem, pojedynczo, i w innym mieszka cała rodzina. Bardzo wiele jest całkowicie pustych, i zawsze byłyby różnego typu antagonizmy pomiędzy współwłaścicielami: a ja tam nie mieszkam, to dlaczego mam płacić za wodę, a ja nie pływam w basenie, to dlaczego mam płacić. No, oczywiście są to, są to jakieś wymyślone na, na potrzeby, tutaj głównie te polskie antagonizmy, żeby było mielenie tak zwana fabryka kurzu. Natomiast na świecie, jakby tego się w ogóle. Nie... Jeżeli się ma apartament, nie wiem, czy, czy, czy to w Miami, czy w jakichś innych miejscach na świecie, to wtedy tego kosztu wody tak naprawdę. Nie widzimy. On jest oczywiście w opłatach różnych do, za część do Age ale, of ale załóżmy, że nie jest to rozliczane, bo to się mija ster. Ok, czyli mamy dwie sytuacje, albo w ogóle się ich tego kosztu nie, nie bierze pod uwagę, z uwagi, że jest to koszt niewielki i trudny do rozliczenia w wielu budynkach wielorodzinnych, lub a każdy ma licznik wody, dom czy. Apartament. Natomiast w Polsce wprowadzono z niewiadomych, bardzo często jest, jest wprowadzony z niewiadomych przyczyn taka hybryda czyli, że to zarząd, zarządca rozlicza ten koszt wody i ścieków. I to prowadzi do bardzo często do różnych nadużyć to znaczy, poprzez zastosowanie liczników wody takich za 25 zł, poprzez doliczenie różnego typu kosztów rozliczeń. Po pierwsze, ten koszt wody wzrasta całkowicie bez sensu. Po drugie, no jest to możliwość do, do różnego typu manipulacji, no bo jeżeli te liczniki wody pokazują błędne, błędne zawyżone zużycie, a wiadomo, że takie urządzenie za, za 25-35 zł. Jest, jest urządzeniem, ciężko dać wiarę, że jest to urządzenie prawidłowo rozliczające koszt wody. I dostaje się te jeszcze informacje od. od, od nazwijmy to pani Kazi z, z firmy administrującej albo pani z zarządu, no to dla mnie jest to całkowicie, całkowita abstrakcja, bo żeby sprawdzić tak naprawdę rzetelność tych rozliczeń trzeba by było e, znać zużycie budynku, wodnie zbilansowane i tak dalej. Także Chciałbym, żeby się każdy z Was zrobił sobie jakiś research, bo, bo tak jak powiedziałem, koszt wody jest dość zróżnicowany w Polsce. Statystycznie od, od 8 do, do nawet 35 zł w skrajnych regionach, ale średnio jest to około 10-11 zł za metr sześcienny i wystarczy, że po prostu sumujecie te odczyty tych małych swoich liczników w mieszkaniach i licznika głównego i jestem ciekaw do jakich wniosków dojdzie, dojdziecie. Okej, okay. jeśli jesteś pierwszy raz na tym kanale, zapraszam cię do subskrybowania tego kanału, możesz zadawać pytania. Jeżeli chodzi o rozliczenie kosztów wody, są też inne materiały bardziej obszerne. To tylko taka mała dygresja dotycząca tego, że ten sposób tak zwanego rozliczania kosztów wody, który jest bardzo często praktykowany w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych, czyli rozliczanie przez zarząd na podstawie tych liczników w innej klasie metrologicznej, może budzić duże kontrowersje i Narażać współwłaścicieli nieruchomości na ogromne straty. Lajkuj, komentuj. Jestem ciekaw, jak to się odbywa u Ciebie. I jakie są Twoje doświadczenia, właśnie w, w związku z tym rozliczaniem kosztów wody? Dziękuję. Do usłyszenia.